Witam Państwa na kanale Stanisław Krajski TV. Dzisiaj będę mówił na temat, już sam wymyśliłem temat programu, który powie wszystko, czyli temat kto kogo podsłuchuje. Zapraszam Państwa do subskrybowania kanału, zapraszam Państwa do dawania kciuków w górę, zapraszam do komentowania. No właśnie. Bo wszyscy są przekonani, że służby państwowe kupiły sobie Pegasusa i go stosują na lewo i prawo, podsłuchując kogo się da, to znaczy Platformę Obywatelską, NIK, swoich własnych posłów, byłych ministrów, nie wiadomo kogo jeszcze. No i teraz, czy to tak na pewno jest? Znaczy, ja jestem podejrzliwy bardzo, prawda? Ktoś powie Krajski, wiadomo, zwolennik teorii spiskowych. To nie chodzi o to, że ktoś, jakiś Krajski, akurat się ciągle taką ma umysłowość, że się skłania wciąż ku teoriom spiskowym, ku jakimś spiskom, tylko chodzi o to, jaka jest prawda o rzeczywistości. Jeżeli 20 lat temu było bardzo dużo ludzi, którzy mówiło, że żadnych spisków nie ma, wszystko jest czarno na białym, jawne i tu można w tej perspektywie myśleć i każdą rzecz wytłumaczyć, to przynajmniej od 2020 roku zaczęło się to zmieniać, prawda? Wielu ludzi jakby uświadomiło sobie, że spisek pogania spiskiem. Jeżeli uczymy się historii i znamy tą historię dobrze, to od razu powinniśmy stwierdzić właśnie, że spisek pogania spiskiem, że większość rzeczy, większość wielkich wydarzeń, które miały miejsce, no to były efekty spisku. No i teraz zobaczmy. Rok 2017 pisze Masonerię Polską, tam między innymi opisuje to, co się wydarzyło w restauracji Sowa i Przyjaciel. W oficjalnych mediach było proste wyjaśnienie, jakiś biznesmen, jacyś kelnerzy podsłuchali PO, ujawnili te taśmy ze złości czy dla pieniędzy. Koniec opowieści. Natomiast no, wyraźnie było widać, ja to udowodniłem w tamtej książce, że był to spisek. Spisek sięgający bardzo wysoko, którego celem było doprowadzenie do władzy PiS-u. I jak mówiłem na ten temat, to przytaczałem też fragment mojej rozmowy z jednym z posłów PiS-u, który mnie zaprosił jeszcze w 2017 do siebie na spotkania. I ja go wtedy zapytałem, panie pośle, jak pan sądzi, kto stał za Sową i Przyjaciel? A on odpowiedział, Amerykanie. Już nie pamiętam, czy dalej dyskutowaliśmy na ten temat, znaczy zgodziłbym się z tą jego tezą, tylko bym dodał, że no nie, co to znaczy Amerykanie, jacy Amerykanie, i bym powiedział masoneria, prawda? PO podpadło masonerii, PO się zapewnie czuło, zaczęło samo podejmować decyzje i musiało odejść, żeby ochłonąć, żeby zostać zdyscyplinowane, jak się okazuje, odeszło na długo. No i pytanie, czy PiS nie wpadł w ten sam dołek, co Platforma Obywatelska? Czyli czy nie było tak, że zawarł w swoim czasie porozumienie z masonerią? Przypomnę, że w takiej książce Alfabet Kaczyński, która ukazała się na początku XXI wieku, która jest rozmową z obu braćmi na różne tematy, tam pada pytanie do Jarosława Kaczyńskiego, czy wszedłby pan w koalicję z masonerią? I odpowiedź jest krótka. Dlaczego nie? No i czy PiS nie wpadł w ten sam dołek, co PO, to znaczy nie stał się zapewny siebie i czy nie zaczął robić rzeczy, które no, są niezgodne z tym, co masoni by chcieli, co było jakimiś ustaleniami na samym początku tego dojścia PiS do władzy. W
W każdym razie, jeżeli wszystkie znaki na niebie wskazują, że podsłuchy ważnych ludzi w państwie czy w polityce są dokonywane przez PiS, przez służby specjalne, którym nakazuje to PiS, jeżeli wszystko na to wskazuje, to z tego można wyciągnąć wniosek, że właśnie tak nie jest, prawda? Bo tak to w każdym kryminale prawie możemy przeczytać i tak to jest w życiu, prawda? Że jak bardzo często tak jest, że jak wszystkie znaki wskazują na to, że to mąż zabił żonę, to się później okazuje, że wcale nie. Za dużo tutaj takich oczywistości. No i teraz zobaczmy dwie rzeczy. Przeryłem internet, media te duże pod kątem informacji na temat tych podsłuchów, na temat Pegasusa i wynika z tego, że Pegasus to jest bardzo droga rzecz i że tego się nie kupuje tak sobie, że ktoś kupi, rząd kupi i robi sobie z tym co chce, tylko to jest abonament, w którym 50 tysięcy dolarów do 100 tysięcy dolarów płaci się za instalację w każdym wypadku. No, czyli jeżeli służby specjalne chcą podsłuchać pana X i chcą go podsłuchiwać powiedzmy przez 3 miesiące, to muszą za to zapłacić 100 tysięcy dolarów. Więc to jest pierwsza kwestia ceny zaporowej. Ale specjaliści zwracają uwagę na to, że Pegasus to już jest starość, że to już nie jest najnowocześniejszy program, że jest bardzo dużo konkurencyjnych cenowo i nowocześniejszych technologii podsłuchiwania i to, co ciekawe, produkcji tureckiej, a ostatnio nawet macedońskiej. I teraz mogą je, tu cytuję z Rzeczpospolitej, mogą je nabyć już nie tylko służby, ale i osoby prywatne. Tańsze kosztują około kilkadziesiąt tysięcy. Nie napisali czego, złotych czy euro, no ale i tak no nie są to jakieś niebywałe sumy. Więc tak naprawdę te podsłuchy może zrobić każdy praktycznie. Platforma Obywatelska, Rosja. No, Rosja tutaj jest dobrym tropem, prawda? Bo Rosjanie zawsze tak mieli. To jest zresztą profesjonalna taktyka wojenna, że przed rozpoczęciem wojny destabilizuje się sytuację w krajach, których ta wojna jakoś dotyczy. A wojna między Rosją a Ukrainą dotyczy Polski, bo Polska tutaj wspomaga Ukrainę. Wspomaga Ukrainę w sensie materialnym, kadrowym, ale również w sensie medialnym, prawda? No i teraz osłabienie tego rządu, zrobienie jakiegoś ruchu, nagłe wybory przedterminowe i tak dalej, kompromitowanie osób ważnych w państwie, no to na pewno jest w interesie Rosji. Oczywiście to jest w interesie Platformy Obywatelskiej, która tutaj pieje z zachwytu, cieszy się i Panu Bogu dziękuję w codziennych modlitwach, że PiS kogoś podsłuchuje, znaczy mówię o tych, którzy nie wiedzą, co się dzieje. Natomiast może być tak, że to płynie gdzieś z Platformy. Może być tak, że właśnie PiS się za bardzo usamodzielnił i teraz musi dostać po uszach i ci sami, którzy robili podsłuchy w Sowa i Przyjaciele, teraz robią podsłuchy na telefonach komórkowych i żeby uderzyć w PiS. Wtedy wspomagali PiS, teraz uderzają PiS. Wszystko jest możliwe, pamiętajmy o tym i trzeba by mieć naprawdę mocne dowody, że to dokładnie zrobili ci z rządu, żeby tak twierdzić. Natomiast pytanie, czy to mogli zrobić ci z rządu? Odpowiedź jest oczywiście, że mogli i z jednej strony to może być normalna działalność służb specjalnych, a z drugiej strony może być to działalność przestępcza. Oczywiście, że to jest jakby w prywatnych interesach robione, w interesach formacji politycznej, a nie w interesie Polski. Tylko
Jak mnie ludzie pytają, czy pan się nie boi podsłuchu w domu, w telefonie, to odpowiadam po pierwsze, od zawsze mam te podsłuchy, a po drugie, bo wiele dowodów miałem w ręku, prawda, że na przykład rozmawiałem z jakimiś kapłanami w domu, a później to wiedzieli o tym ludzie, którzy nie mogli o tym wiedzieć, prawda? I bywało tak, że jak na przykład w kwestii tego, co się działo na krakowskim przedmieściu pod krzyżem, co miało się dziać, i spotkanie było z księdzem Małkowskim, nie tylko z księdzem Małkowskim, to spotykaliśmy się przed domem na ławce, a nie w domu, ale odpowiadam na to pytanie, czy pan się nie boi podsłuchu, również w ten sposób. Nie mam nic do ukrycia. Nie mam nic do ukrycia. I politycy nie powinni mieć nic do ukrycia z jednej strony, a z drugiej pamiętajmy, że piąta kolumna, jakakolwiek piąta kolumna, służby specjalne, jakiekolwiek służby specjalne, czy to rosyjskie, czy Mossad, czy no nie wiem, jakiekolwiek, mogą w każdej chwili przejąć jakąś ważną osobę w państwie. I tu zaczyna się wielki problem, prawda? Bo, znaczy po pierwsze, te ważne osoby w państwie powinny być monitorowane, moim zdaniem, przez służby specjalne cały czas, żeby wykluczyć taką sytuację, prawda? Bo zauważmy, była taka jedna sytuacja, Tusk, który teraz krzyczy, że PiS się brata z Rosją, bo się brata z Węgrami, bo się brata z Le Pen, no to Tusk przeprowadził dwie rozmowy z Rosjanami, z prezydentem, jedną na molo w Sopocie, drugą w Krzakach, w miejscu katastrofy, miejscu formalnego rozbicia się samolotu, i nikt nie wie, co było w tych rozmowach, o czym oni rozmawiali, prawda? Tak nie może być, to musi być zapisane, bo to są za ważne sprawy dla całego państwa. Poza tym zobaczmy takie niebezpieczeństwo. Kiedy pisałem książkę dawno, dawno temu o księżnej Dianie, to przy okazji się dowiedziałem, bo tam był taki wątek, że księżna Diana się zaprzyjaźniła z matką Teresą z Kalkuty i chciała przejść na katolicyzm. I na ten temat mamy mocne dane. W konstytucji gdzieś tam jest w dalszym ciągu zapisane, że jakby ktoś z rodziny królewskiej przeszedł na katolicyzm, to mu grozi kara śmierci, prawda? Bo no, tak się zaczęła historia tej Wielkiej Brytanii, którą teraz mamy. I zauważmy jedną rzecz, że Wielka Brytania jest państwem o zupełnie innej strukturze niż inne państwa, dlatego że służby specjalne, część służb, przynajmniej część służb specjalnych, podlega królowej. No, czyli tam służby specjalne mogą skontrolować wszystkich polityków do samej góry i wszystkich ministrów, ponieważ im nie podlegają. Natomiast w Polsce, na przykład, jak w Niemczech, we Francji, służby specjalne podlegają rządzącym, podlegają rządowi. No to nie mogą skontrolować rządu, bo rząd im to zabroni. Natomiast mogą oczywiście kontrolować pojedynczych polityków, jeżeli taką zgodę gdzieś tam dostaną, a taką zgodę powinni dostać, prawda? No i tutaj ostatnia kwestia, o której jeszcze nie mówiłem, to pamiętajmy o tym, że my nie wiemy, kto panuje nad polskimi służbami specjalnymi. Nie wiemy tego do końca. No, dlatego, że kwestia WSI nie została do końca wyjaśniona. Żadna kwestia związana ze służbami specjalnymi do końca nie została wyjaśniona, ale tajemnicą jest to, co działo się i dzieje się z WSI. Na WSI to było przybudówka do GRU. GRU to tajny zakon okultystyczny, jak mówił Aleksandr Dugin, czyli masoneria rytu francuskiego. No ale już nawet nieważne, że masoneria, ważne, że GRU. I niby WSI rozwiązano, niby pewnych oficerów usunięto,
ale wiadomo, z lat 2010-2012, że później Komorowski i cała ta ekipa przywracała tych oficerów w WSI. I wiemy, że gdzieś w naszych służbach specjalnych dalej pracują ci ludzie, co do których jest 90% prawdopodobieństwa, że zabili księdza Popiełuszkę. I poza tym, ci, którzy odeszli z WSI, oni, jak wszystko na to wskazuje, stanowią jakby nieformalne formacje. I czyli oprócz oficjalnych służb specjalnych funkcjonują w Polsce, oprócz oficjalnych służb specjalnych, które nie wiadomo komu podlegają, to znaczy podlegają polskiemu rządowi, ale gdzieś tam w jakichś komórkach, w jakichś strukturach mogą podlegać Rosjanom, nie wiadomo komu. Poza tym ci z WSI, którzy odeszli, oni, jak mówiłem, stworzyli jakby nieformalne struktury. To jest tajemnicą Poliszynela i te struktury albo komuś służą wiernie, powiedzmy Gieru, albo po prostu są do wynajęcia, prawda? Bo tak się mówiło też w stosunku do Sowy i Przyjaciele, że to zrobiło, byli oficerowie WSI wynajęci przez Amerykanów, to znaczy przez masonerię rytu szkockiego. Więc PiS nie kontroluje swoich służb specjalnych i może być tak, że te podsłuchy idą z tych służb specjalnych, natomiast nikt im na to nie pozwalał i nikt im takiego polecenia nie wydał. I albo wydał ktoś prywatnie. No i teraz PiS oczywiście się do tego nie przyzna. Nie przyzna się do tego, że nie panuje nad swoimi własnymi służbami specjalnymi. No więc rozwiązań mamy wiele. To może robić PiS, część tego może robić PiS. PiS może tego w ogóle nie robić, nie mieć pojęcia, że coś takiego się działo. Może być tak, że to robią prywatnie niektórzy ludzie z PiS, dbając o swoje prywatne interesy. Może być tak, że jest to prowokacja jakichś służb, czy to GRU, czy Amerykanów. To znaczy też nie wiadomo, czy to by były służby amerykańskie w sensie amerykańskie, czy amerykańskie w sensie masoneria rytu szkockiego. Tutaj w tej mierze sytuacja jest bardzo skomplikowana i trzeba uważać. Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że wybory będą w maju, prawda? To ktoś tam powiedział nawet, że PiS już banery wykupił. Że to można sprawdzić, że te wielkie banery na ulicach są wykupione. No i zaczyna się bezpardonowa walka o władzę. Tyle na dzisiaj. Dziękuję.